Jan Radowicz Anoda. Szczupły, wysoki, przystojny blondyn. Żywiołowy, w gronie kolegów czasem łobuzerski, wobec kobiet nieodmiennie szarmancki. Zawsze w biegu, ale otwarty na innych, gotowy do pomocy. Dowcipny kolega, ale opanowany i odpowiedzialny żołnierz. Wreszcie, utalentowany student architektury, który po studiach mógłby wpływać na kształtowanie przestrzeni o stolicy. Urodził się 7 marca 1923 roku, zginął 7 stycznia 1949 w okolicznościach dotychczas ostatecznie niewyjaśnionych. Powstał o nim spektakl teatru telewizji w reżyserii Mariusza Malca. W Warszawie ma ulicę i pamiątkowe tablice. Nagrodę jego imienia przyznaje Muzeum Powstania Warszawskiego. Tylko pomnika jeszcze nie ma. Gdy przyszła wojna, Jan Radowicz był młodym człowiekiem przed maturą, który do walki zbrojnej przyszedł wprost z harcerstwa. Jako uczeń prywatnej szkoły powszechnej Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej należał do 21. Warszawskiej Drużyny Harcerzy imienia generała Ignacego Prądzyńskiego, a od 1935 w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego był członkiem słynnej pomarańczarni 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Króla Bolesława Chrobrego, nazwanej tak od koloru chust. W Batorym zaprzyjaźnił się z Tadeuszem Zawadzkim, Maciejem Aleksym Dawidowskim i Janem Bytnarem. Akcje grup szturmowych z jego udziałem przeszły do historii. Było ich ponad 20, w tym wysadzenie dwóch mostów i wykolejenie 8 pociągów. W najsłynniejszej akcji pod Arsenałem odbito skatowanego przez gestapo Janka Bytnara, Rudego. Powstanie warszawskie przyszedł jako dowódca plutonu w kompanii Felek batalionu Zośka. Gdy po wojnie latem na plaży koleżanki pytały Janka, dlaczego nie zdejmuje koszulki, odpowiedział, że gdyby to zrobił, to one do końca pleneru nie mogłyby jeść mięsa. Tak był poharatany. Większość tych ran odniósł właśnie w powstaniu. Po wojnie, mimo orzeczonych przez lekarzy 81% inwalidztwa, Anoda nie poddał się ani ułomnością ciała, ani okolicznościom. Zajmował się ekshumacjami i pogrzebami poległych kolegów. W ramach tzw. drugiej konspiracji, czyli w akcjach propagandowych skierowanych przeciwko reżimowi komunistycznemu, zajmował się też spisywaniem list poległych i zaginionych żołnierzy Zośki. Współtworzył archiwum batalionu. Anoda zaczął studia najpierw na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a po intensywnej rehabilitacji ręki, którą przecież lekarze chcieli mu amputować, na wymarzonej architekturze. W wigilijny poranek 1948 roku Anoda został aresztowany. Po 2 miesiącach rodzice Janka pisemnie zostali powiadomieni o jego śmierci. 2 marca zdołali zlokalizować mogiłę na Powiązkach. 2 tygodnie później odbył się pierwszy z 3 pogrzebów w obecności rodziny. Tajemnicy jego śmierci nie udało się rozwikłać do dziś, mimo oficjalnego śledztwa prowadzonego już w latach 90. Wersja komunistycznej bezpieki to samobójstwo. Więzień wyskoczył przez okno gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.